Cześć! Ostatnio zainspirowała nas idea projektu Lokalni Herosi, która zakłada wzięcie spraw w swoje ręce. Do akcji zostały zgłoszone projekty w kategoriach sport, przestrzeń wspólna, ekologia, kultura i pomoc. Teraz, dzięki głosowaniu na inicjatywy społeczne, także i Ty możesz zmienić coś w swojej okolicy. W pobliżu naszych domów nie znaleźliśmy miejsca, gdzie możemy wybrać się wspólnie z sąsiadami, dlatego postanowiliśmy je zrobić. Dziś pokażemy Wam, jak stworzyć strefę relaksu, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Oglądajcie! Nie od dziś wiadomo, że szum wody to jeden z najbardziej kojących dźwięków. Dlatego dziś pokażę Wam sposób na wykonanie ogrodowej fontanny, przy której wypocznie cała rodzina. Zaczynam od docięcia czterech desek sosnowych. Deski łączę ze sobą, a na górze umieszczam sklejkę, tworząc skrzynię. Pora wynieść fontannę pod niebiosa. W tym zadaniu pomogą mi dwumetrowe kantówki. Dołączam je do boków skrzyni, uważając na to, aby przy okazji nie uszkodzić czasem sufitu. Przed przystąpieniem do dalszych prac wykładam skrzynię folią i mocuję ją do konstrukcji. Ok, folia jest już na miejscu, dzięki czemu woda nie będzie wyciekała ze skrzyni. Ale aby tam wpadała, trzeba stworzyć z pleksy taplę, po której będzie tam się przemieszczała. W tym celu najpierw do kantówek przykręcam nieco szersze deski, a dopiero potem wstawiam duży kawałek pleksy. Teraz docinam rurkę, w której w równych odstępach wiercę około 40 otworów. Rurkę mocuję na samej górze ramy, kierując wywiercone otwory tak, aby woda mogła swobodnie spływać po pleksji. Po boku robię otwór na wężyk, którego drugi koniec przyłączę później do pompy. Wszystko pięknie, ale żeby fontanna nabrała wyglądu, trzeba kilka rzeczy zamaskować. Po drugiej stronie kantówek, a także od góry przyklejam deski i zabezpieczam je do momentu, kiedy klej nie zwiąże. Skrzynię również obudowuję z każdej strony i maluję całość lakierowejcą na wybrany kolor. Tym sposobem po podłączeniu pompy ogród zyskał fontannę, która szumem spływającej wody będzie niosła wszystkim ukojenie. Nie będę wyjątkowo odkrywczy, jeżeli powiem Wam, że dobrze jest trzymać się razem. I pomyślałem, że dzisiaj pokażę Wam grę, która Was zintegruje i będziecie coś razem mogli właśnie stworzyć. Zobaczcie. Na początku w wałku wiercę otwór o średnicy markera. Następnie nawiercam otwory na linki i maluję całość na czarno. Kiedy farba wyschnie, oklejam wałek taśmą i maluję na czerwono. Po wyschnięciu ściągam taśmę, przeciągam linki i na dole mocuję marker. Gotowe. Zobaczcie, jak wygląda to w praktyce. Więc ziomalki i ziomeczki. Zaczynamy od budę do psa z wejściem. Czy ty jesteś psem, który chce wejść? Zaczynamy. Dawaj bliżej. Okay. Ciągnij, brawo. Ale jesteś dobry w tym. Ej! Do góry! Dobra, do góry. Dawaj, Bartku! Nie napinajcie tak tego. Dobra, dzidak! I dach robimy? Tak, dobrze. To dobra, przykuc. Ja pierdziu, to chyba z gubałów. Dobra, kładziemy. No, kładziemy. No, chyba, no, ale to musicie popuścić. Ale pięknie, wow! Dobra, daj mi środek, żeby okna zaznaczyć. Nie, wejście. No, no. Dobrze. Dobrze. Dobrze, jest spoko. Jest spoko. Tu jeszcze ludzika, dawajcie kółko u góry. Kładziemy. Dobra, nogę. Jest tutaj nosek, tutaj tylko uzbiec z ruchu. Dobrze, dobrze, ma rację. No, delikatnie. Dobra! Ładnie! Czyli dwie ręce do przodu dajcie. Śmiało! Dobra. Bardzo ładnie. W łokciu się złamało jej. Szalejemy dymem teraz. No panowie, słuchajcie. Jest piękny obraz Biennale Sztuki Nowoczesnej. Stoją przed nami otworem. Cztery osoby. Niesamowita zabawa. Niesamowita praca w teamie zresztą. Dzieło mówi samo za siebie. Musicie spróbować, bo można się zintegrować ze znajomymi, z sąsiadami, z rodziną. Naprawdę polecam. Wiadomo, miejsca w ogrodzie nigdy zbyt wiele. Dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić naprawdę fajną ławeczkę, która w zależności od potrzeby chwili będzie zmieniała swój kształt i funkcjonalność. Zobaczcie. Żeby powstała jakaś solidna konstrukcja, musimy przygotować do niej odpowiednie elementy. Te widzicie na ekranie. Teraz przy pomocy kleju i wkrętów włączę je w kształt litery A, a takich elementów będę potrzebował razy 4.
Jeśli lubicie składać klocki Lego lub robiliście to w młodości, to ten projekt przypomina trochę majsterkową wersję. Co prawda nie składa się tutaj klocków, tylko skręca je wkrętami. A więc do dzieła. Pomiędzy literami A ląduje deska łącząca, a od wewnątrz dwie mniejsze kantówki, do których przymocujemy drewniany blat stolika. Siedzisko mamy gotowe, no ale do tego patentu będę potrzebował dwie sztuki, zatem zabieram się za skręcanie drugiego elementu. Następnie potnę sobie kolejne klocki do składania. Literka A już była, więc pora zabrać się za kopniętą literkę P, czy też P pisane kursywą. Na każdym boku montuję taki element na zawiasie, a kiedy wszystkie znajdą się na swoich miejscach, to wstawiam deski na całej długości. Żeby stół się nie zapadał, trzeba będzie zastosować jeszcze jeden sprytny patent, polegający na wysunięciu spod spodu blatu kawałka deski, tak aby zazębiał się z drugą częścią stołu. Dzięki temu problem zapadania będziemy mieli rozwiązany. Na koniec rzecz jasna, zabezpieczam drewno dowolnym kolorem bejcy i można rozkładać stół na ogrodowych salonach. Dzięki mobilnej konstrukcji, kiedy zjawi się rodzina na sobotnim grillu, nasze ławki w bardzo szybki sposób możemy zamienić w ogrodową ławę. Dlatego jeśli macie mały ogród, to skorzystajcie z tego sposobu. Powiem Wam tak, po długim dniu pracy każdy ma ochotę sobie usiąść i odpocząć. Dlatego też pokażę Wam, jak z palet zrobić bujaną kanapę, która pozwoli na długie chwile relaksu, chociażby w ogrodzie. Pracę zaczynam od dokładnego wyszlifowania dwóch palet. I teraz tak, jako że w założeniu kanapa ma wisieć nad ziemią, to muszę palety złożyć w kształt litery L, a dodatkowo wzmocnić konstrukcję kantówkami od dołu, od tyłu, po skosie, za pomocą takich oto małych wkręcików. Jak mówię, tak też robię i wzmacniam konstrukcję z każdej możliwej strony, a potem zabieram się za pomalowanie całości. Równie wielkie będą oczka, które umieszczę na każdym z boków, a przez które będzie potem przechodziła gruba lina. Wbijam więc z każdej strony po 3 sztuki i zabezpieczam śrubami, żeby nic się nie rozleciało. Przez oczka przelatuje teraz gruba lina, którą trzeba zabezpieczyć supłem, następnie połączyć ją z drzewem, równie sprytnym wiązaniem. W ten sposób powstała bujana kanapa z palet i teraz od Was zależy, czy będziecie się sami na nie relaksować, czy też usiądą tutaj kobietki i sobie poplotkują, albo faceci będą przeprowadzać jakieś długie, męskie rozmowy. Kółko i krzyżyk. Gra, którą znają wszyscy i gra, która swego czasu królowała w szkolnych zeszytach. Jednak czy można wyciągnąć z niej coś więcej? Chcę dzisiaj Wam udowodnić, że tak, pokazując bieganą wersję tej gry. Zaczynam od dudka i wyżłobienia w kwadratowej desce otworów w każdym z boków. Takich desek będę potrzebował tyle, ile mamy pól w grze. Czyli generalnie 9. Ale po co narobiłem tyle otworów? Zaraz się dowiecie. Zanim do tego przejdziemy, trzeba będzie przygotować sobie parę magnesów, które umieszczam w wyżłobieniach. Dzięki temu gra nie będzie się rozchodziła na placu zabaw i teraz można spokojnie zabrać się za polakierowanie całości. W międzyczasie, kiedy lakier snie, czas zabrać się za zrobienie kółka i krzyżyka. Z cienkich listewek sklejam 5 krzyżyków, a kółka robię z kawałka sklejki. Oczywiście, żeby jedno odróżniało się od drugiego, to maluję elementy na dwa różne kolory. Czas wyjaśnić zasady. Po ustalonym sygnale dwie osoby biegną do planszy i ustawiają swoje znaczki, po czym wracają i biegną następne osoby z drużyny. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza ustawi 3 krzyżyki lub 3 kółka. W tej grze oczywiście liczy się szybkość, ale także zdolność logicznego myślenia. A teraz zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Start! Czarne konie dawać! Jak sami widzieliście, czasami wystarczy naprawdę niewiele, aby odmienić swoje otoczenie. Jeśli Wy chcecie odmienić swoją okolicę, to mam dla Was projekt, który idealnie się do tego sprawdzi. Klikajcie w kartę i oddawajcie swoje głosy na inicjatywy lokalnych herosów w Waszej okolicy. Zrealizowanych zostanie aż 100 projektów, dlatego warto oddać głos.
A ja jeszcze chwilę się tutaj pobujam i lecę do klamki na nowe gadżety. I ponownie witamy w naszym nowym bloku, który widzieliście już tydzień wcześniej i tak samo jak tydzień temu, tym razem też pokazaliśmy Wam 5 rzeczy, które możecie zrobić i teraz dodatkowo pokażemy Wam 3, które możecie kupić, ale także wygrać je od nas. Chciałbym, żebyś się relaksował we własnym domu, ba, relaksował w nocy przy czymś takim. Aha, więc o takim relaksie mówisz, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Co to może być? No, chwyciłeś dość prężnie, jeżeli... No to inaczej, no sami przyznacie, wygląda troszeczkę jak pistolecik z Gwiezdnych Wojen. A to ma blisko do Gwiezdnych Wojen, ponieważ... No, tutaj troszeczkę prywatny, prywatny, na twój użytek i możesz zaprosić znajomego, możesz nawet swojej narzeczonej pokazać, generator tęczy. Czyli chcesz powiedzieć, że teraz będę takim troszeczkę władcą pogody? Będziesz władcą pogody, ale również popatrz. Tym takim rudym, tym skrzatem, co bieg na koniec. Nie, nie, ja chcę znaleźć tego rudego skrzata, ja nie chcę być. Słuchaj, weźmiesz garnek z kuchni i pobiegniesz sobie. Tabuś. Postawiłbyś u siebie w chacie? Tak. Postawiłbym, bo mówię, no to jest takim troszeczkę, poczułbym się takim władcą pogody, tak to trzeba czekać, aż wreszcie ta tęcza będzie, a teraz sobie włączasz i jest. To dla ciebie i dla naszych widzów, ale o tym na koniec. Twój własny generator tęczy. Dziękuję i szukam skrzata. Mam nadzieję, że hajs będzie. Zanim pokażę, chciałbym tylko powiedzieć, że patrzę na ciebie, nie? I wy też widzicie, masz trochę dużą głowę, ale... Hej, ty chwały! Ale to dlatego, bo dużo myślisz. Gładki albo coś. I jak widzicie jego głowę, to ciężko jest dobrać słuchaweczki pod taką głowę. Uszka też nie są takie za małe, ale na to jest sposób. Jest na to sposób, znalazłem sposób. Do łóżeczka, proszę bardzo, wyobraź sobie poduszeczka. Dobra, już wiem, o co chodzi. Która będzie grać. I ja ci powiem, że zaraz można tutaj szybciutko zamontować muzę. Zobacz, czy ci pasuje do ucha. Słuchajcie, grająca poduszka, tak? Grająca podusia. A mógłbyś mi zanucić jak Barry White? Love is in the air, to chyba nie to, ale tam zawsze jest love, nieważne, nie? Naprawdę bardzo fajny patent, bo mega wygodny. Ja nie lubię leżeć w słuchawkach, wtedy muszę leżeć na plecach. Chyba nikt nie lubi, nie lubię. Na plecach, a tutaj ucho zakłada się i rzeczywiście sztaba jak słuchawka. I powiem wam, sam testowałem, bo ona jest już troszkę używana, on tego jeszcze nie wie. troszeczkę zeszło, ale jest naprawdę przyjemny. Ja się do niczego nie doczepiam tutaj. Że bez żadnego zasilania, tak. Po prostu jak słuchawka podłączona do jacka sobie gra. Taka poduszka jest też dla was. Łapcie, kamerzyści. Wiem, że chciałeś zarabiać pieniążki, jak byłeś młody, więc dam ci taką możliwość. Wiem, że chcesz spotykać się ze znajomymi, którzy cię muszą za coś lubić. Za coś, właśnie, tylko nie wiem zawsze za co. Słuchajcie, podłączyć się do prądu, więc pomyśl, czy jakbyś miał taki sprzęt. Powiem ci, maszyna do popcornu, ale ja mam obiekcję, czy to rzeczywiście działa. Jak to się nazywa? No, kukurydza. A, kukurydza, dobra, kukurydza. Kukurydza, myślałem, że to podchwytliwe, ale to kukurydza. Zrywana i uwaga, go patrz. Robi się głośno, ale warto. Możesz tu sobie od góry wsypać, co, na przykład sól. Ale nie, ale chodzi mi bez oleju, bez niczego. No, przestało działać. No, powiem wam, najadłem się. Powiedz, sztaba, czy taki kawałek plastiku, a zarazem niesamowity przyrząd kuchenny do jedzenia fit, aż się oplułem, bo już mi się kaleć. Czy on by nie zmienił twojego życia towarzyskiego, znowu się oplułem. Ja ci powiem, ja już jestem troszeczkę głodny, ale serio, no, robisz sobie pop, można zrobić popcorn w mikrofali, można, nie? Ale po co, jak możesz stylowo zrobić popcorn? Tak, jak przesunę trochę w kierunku sztaby. Nie? Coś strzeliło. O! O jest. Pierwszy jest dla gości, no. A, przepraszam. Ale patrz, nie są przypalone nawet, nie? Jakby to podstawić... O! Trzeba uważać, bo... No, niech leży. Stawo, dawaj miskę! Miska! Wy sobie załaszcie miskę lepiej, nie? Nie wiedzieliśmy, że to tak mocno strzela, ale z miseczką będzie naprawdę fajnie. Myślę, że gadżet, pierwsza klasa sztaba, a może byś z tym na deltak wyszedł, co? Ej, 5 zł. A podkolnik? Do relaksu, do znajomych, ale naszego wspólnie. Jest taki prestiżowy gadżet. Wszystkie sprzęty, czyli te 3 gadżety, co widzieliście, zaraz dowiecie się, jak to wygrać. I teraz to, co tygryski lubią najbardziej. 2 bardzo ważne rzeczy. Jak można wygrać albo zdobyć? Bardzo prosto. Subujecie nasz kanał, pod tym filmem klikacie łapkę w górę, a w komentarzu piszecie, co chcielibyście zrobić z sąsiadem, łamane na sąsiadką. To łamane może być ciekawe. Ale tak, co wspólnie chcielibyście zrobić właśnie z waszym najbliższym, troszkę dalszym sąsiadem? My za tydzień wybierzemy sobie 3 osoby, które zgarną tego rzeczy. Dokładnie.
A druga bardzo ważna rzecz, to jak sami widzieliście, wystarczy naprawdę niewiele, aby odmienić swoją okolicę. Jeśli i wy chcecie wziąć sprawy w swoje ręce, to mam dla was projekt, dzięki któremu możecie zmienić swoje otoczenie. Klikajcie w kartę i głosujcie na inicjatywy lokalnych herosów w waszej okolicy. Do zrealizowania jest aż 100 projektów, dlatego warto oddać swój głos. To co? Widzimy się za tydzień. Dokładnie. Na razie.